Słuchajcie, jesteśmy w Zipek Mówi. Przed nami 15 graczy, 15 osób, które bierze udział w naszej minigierce. Zipek Mówi, kucnijcie, jeżeli mnie słyszycie. O, dobra. Wszyscy mnie bardzo dobrze słyszą, wszyscy mnie bardzo dobrze słuchają, poza kilkoma osobami. Co? Co jest? Co jest? Wy mnie nie słyszycie? Naprawdę? Naprawdę mnie nie słyszycie? Czemu tak późno? Ej, już? Tak? Na start? Serio? Okej, bardzo dobrze. A ty czemu nie kucasz? A, okej, dobra. Czyli wszyscy mnie słyszą, idealnie, super, ekstra. Powiedzcie mi, czy wy macie wpisany kod Zipek w sklepie? Jeżeli tak, to podskoczcie. Okej, tutaj wam daruję, dlatego że nie powiedziałem Zipek Mówi, więc powinienem was pozabijać, ale w sumie uratowało was to, że macie wpisany kod Zipek w sklepie, więc macie farta. Dobra, słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, zabieram was za chwilę tam, w tamtą stronę, ale zanim to zrobimy, wybiorę sobie jedną z osoby stąd, która niestety albo wygra, albo przegra, albo przeżyje, albo nie przeżyje. I teraz muszę sobie wybrać, kogo by tu wybrać. Jedną osobę bym sobie wybrał, może ty! Ty, chodź za mną. No, ty, nie wiem czy widzisz, ty, chodź za mną, piłkarka w czerwonym stroju, zapraszam za mną. No dobra, Zipek Mówi, piłkarka w czerwonym stroju, zapraszam za mną, bardzo dobrze wykonałem zadanie. Słuchaj, ustaw się na środku tego tutaj dywanu. Zipek Mówi, ustaw się na środku dywanu. Słuchajcie, ona nas, póki nas nie słyszy, to ja wam powiem, o co chodzi. Generalnie rzecz biorąc, to od was zależy, czy ona przeżyje, czy zginie, dlatego że to wy będziecie tworzyć wokół niej kółko. Macie stworzyć, każdy z was ma być częścią, kurde, kółka i stworzyć wokół niej kółko, więc zapraszam za mną, zapraszam, zróbcie kółko wokół piłkarki. Oj, blasty, niedobrze, nieładnie, słuchaj, nieładnie, dlatego że nie powiedziałem Zipek Mówi, ale słuchajcie, Zipek Mówi, zapraszam za mną i stwórzcie kółko wokół piłkarki. Jeżeli stworzycie ładne kółko, które mi się bardzo spodoba, to słuchajcie, piłkarka przeżyje, ale jeżeli nie, no to niestety będę musiał ją zabić, no, po prostu ją zabić, więc czy wam się uda, słuchajcie, daję wam 20 sekund, 20, 19, 18, 17, 16, 15, few moments later. Powiem wam, że tutaj tak piłkarka może tutaj pomóc i na przykład popchnąć pewne osoby, za każdą osobę, która dotyka, niech się przesunie do tyłu. Bezruch. Zipek Mówi, bezruch. Okej. Zobaczmy, czy jest ładne kółko. Czy jest ładne kółko? Oj, powiem wam, że tutaj jedna osoba jakby tak... O, co się stało? Czemu latasz? Czemu biegasz? O co chodzi? Przecież, co ty robisz? Przecież powiedziałem, Zipek Mówi, bezruch. Dobra, ale akurat byłaś jedyną osobą, która robiła źle. Generalnie to kółko wam wyszło. Nie wiem, czemu się ruszałeś, bo bym cię nie zabił normalnie. Ale podoba mi się. Przeżyłeś, brawo. No to słuchajcie, wracaj do kółeczka sobie. Zipek Mówi, wracaj do kółka. Okej. Dobrze słuchasz. I teraz wybierzemy sobie kolejną, inną osobę. Kogo by tu sobie wybrać? Może wybiorę sobie... Ciebie! Ciebie! Ty! Chodź, wchodź na środek. Wchodź na środek kółeczka. Tutaj, tu masz stanąć. W to miejsce. Nie? Dobra, Zipek Mówi, stań na środku. Dobrze, bardzo dobrze. I słuchajcie, robimy dokładnie to samo, tylko że tym razem kwadrat. Może kwadrat będzie łatwiej. Dobra, Zipek Mówi, stwórzcie kwadrat. Macie na to 30 sekund. Uwaga! Few moments later. 10, 9, 8, 7, 6. Dobra, niech wam będzie, dobra, daruję wam. Niech będzie, że jest dobrze. Teraz zrobię jedną ważną rzecz, ponieważ będziemy szli do kolejnego etapu. Do etapu, który się nazywa chowany, po prostu chowany. Słuchajcie, wyrzucam teraz dużo krzaków. Więc niech każdy z was wybierze sobie po krzaku, okej? Zipek Mówi, jeżeli macie krzaka, to zapraszam za mną tutaj. I słuchajcie, generalnie na czym polega chowany? Chowany polega na tym, że wy teraz wszyscy, no jak jeden mąż, macie zamienić się w krzaka, a jak zamienicie się w krzaka, założycie sobie na głowę krzaka, to macie się ukryć po prostu gdzieś tam. Zipek Mówi, zakładajcie wszyscy krzaki. Zakładajcie wszyscy krzaki. O, ale fajnie to wygląda, jak każdy z was zakłada krzaka. Każdy z was ma krzaka, więc uwaga, wszyscy chowajcie się w krzakach i ja wystrzelam 3 naboje. Odwracam się, teraz nie patrzę i się przemieszczajcie tam po tych krzakach. 1 minute 37 seconds later. Zipek patrzy. O, ale się wszyscy pięknie ukryli. Krzaków jest trochę więcej niż was, ale generalnie duża jest szansa na to, że zabiję kogoś. I z tego, co mi się wydaje, to krzaku może być tym ktoś. Uwaga! Ktoś tu jest? Ej, co jest? Nie ma tu nikogo? O, jest ktoś! Haha! Pan Babiczek, przepraszam bardzo. Słuchajcie, to był pierwszy strzał, pierwszy gest. Może by teraz wybiorę kolejny, czas na kolejny, słuchajcie. Mam 3. Aż trzy. Uwaga, czy ktoś tu jest? O, RDDek, przepraszam, że tak wyszło. No słuchajcie, ostatni strzał. Oj, tutaj w tej rundzie bardzo dużo osób umiera.
Dużo osób umiera. Tutaj nie wiem, czy może tego nie może... Tego. O! Czyżby tu nikogo nie było? Uwaga! Nie ma nikogo! Brawo! Cała reszta przeżywa! Brawo, gratulacje! Cała reszta przeżywa! Możecie... Możecie podskoczyć, podskoczcie. Podskoczcie, podskoczcie, no. Chcę zobaczyć, gdzie jesteście. Podskoczcie. Okej. Okay. Ciebie widziałem, że skakałeś i ty po nogach dostaniesz, bo też skakałeś. Zipak mówi, podskoczcie. Gdzie wy byliście poukrywani? O kurde, wszyscy prawie tutaj w tym miejscu. Dobra, dobra, nieważne. Witam bardzo serdecznie w kolejnym już etapie. Kolejny etap, ile osób zostało w ogóle? 10 osób aż zostało, wow, bardzo dużo. Kolejny etap, czyli rzut w dal. Rzut w dal, który sprawdzi po prostu, jak dużo macie siły w barkach, jak dużo macie siły w rękach. Więc każdy z was niech weźmie sobie tutaj po C4, więc zapraszam was wszystkich po kolei po C4. Chodź po C4. Wiesz, ja ich na to nie wezmę. Dobra, niech każdy z was weźmie C4 w rękę. Zipek mówi, weźcie w rękę C4. Dobra, dobra, każdy z was ma. Dobra, więc teraz zapraszam was wszystkich. Zipek mówi, zapraszam was wszystkich na tą linię, która znajduje się w tym miejscu, po której teraz chodzę. Ja tutaj wezmę też udział z nimi, żeby zobaczyć, jak to działa, nie? Jak mi się uda po prostu. Dobra, niech każdy z was stworzy linię. I w jaki sposób to zrobimy, słuchajcie? Zrobimy to w taki sposób, że każdy z was zrzuci C4 po kolei. Każdy z was rzuci C4 i po prostu osoba, która rzuci C4 najbliżej ze wszystkich, to po prostu umrze i zginie. Zaczynając od lewej strony, pani, któraś podaje się za mnie, rzuć C4. Zobaczymy, jak daleko wyrzucisz. Uwaga? Dawaj, no. Nie, no dobra, już nie ma sensu po prostu im tego robić. Już za dużo odcinków było. Zipek mówi, zrzuć C4. O, wow, o kurde, powiem ci, że naprawdę nieźle, dobra. Astronauta, rzuć C4. Zipek mówi, astronauta, rzuć C4. O, jeszcze dalej, dobra. Zipek mówi, kolejna osoba, niech rzuci C4. Kolejna osoba, dawaj, rzucaj C4. Ja muszę tutaj bacznie uważać, co jest... O kurcze, blade, tu najbliżej jak na razie. Dobra, Zipek mówi, kolejna osoba, niech rzuci C4. Nie, ej. I tak byś rzucił dalej niż ona, więc spoko. Dobra, Zipek mówi, kolejna osoba, niech rzuci C4, ale się nie ruszamy, słuchajcie, nie? Nie możemy się ruszać z tej linii. Stoimy w bezruchu. Okej, ładnie, dobra. Zipek mówi, kolejna osoba, niech rzuci C4. Dobra, jeszcze dalej. Zipek mówi, kolejna osoba, niech rzuci. O, powiedziałem, że się nie ruszamy. Co to ma być? No. Ja widziałem, co ty chcesz zrobić. No, nie udało ci się. Dobra, Zipek mówi, kolejna osoba, niech rzuci C4. Nie wiem, dlaczego to zrobiła w ogóle. Kolejna osoba, niech rzuci C4. O kurde, dobra. Zipek mówi, kolejna osoba, niech rzuci C4. I Zipek mówi... Niech kolejna osoba rzuci C4. No tak jak myślałem, ale słuchajcie, jesteś ostatni, wiesz? Wiesz, że jesteś ostatni? Bardzo mi jest przykro, ale cię nie zabiję jeszcze, bo zrobimy testa. Jeżeli ja rzucę bliżej niż ty, to cię nie zabijam, okej? Okay? A jeżeli rzucę dalej, no to niestety, ale musi cię spotkać kara. Tylko zobaczmy, czy ja jestem taki mądry i czy ja dam radę. Uwaga! Okej. Okay. No tak, niestety. Jula, przepraszam, ale rzuciłem dalej. Wow, każdy z nas rzucił naprawdę daleko poza Julą. Nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło właściwie. Ale dobra. O! Który to próbował. A nie, to samo wybuchło. To samo wybuchło po jakimś czasie. Dobra, niech każdy z was wysadzi C4. Zipek mówi, wysadź C4. No i dobra, chodźcie za mną. Zipek mówi, chodźcie za mną. Lecimy do następnej konkurencji. Dobra, i teraz uwaga. Zipek mówi, niech każdy z was wyrzuci już C4. Dobra, ty widzę, że wyrzuciłeś. Zipek mówi, wyrzuć C4. Okej. No Zipek mówi, chodźcie za mną. Dobra. Chodźcie za mną. Dobra, ile was zostało w ogóle? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, 8 osób. Dobra, więc zapraszam. Zipek mówi, chodźcie za mną. Zipek mówi, chodźcie za mną do kolejnej konkurencji. Na mój znak! Słuchajcie, na mój znak, po prostu biegniecie i zajmiecie sobie miejsce jakieś w jakimś pojeździe. Kto pierwszy, ten lepszy. Ostatnia osoba, która nie zajmie miejsca, w sensie ostatnia osoba, która w sumie zajmie miejsce, ta umrze po prostu. Więc Zipek mówi, podskoczcie. Jak wszyscy tam już chcieli. Dobra, Zipek mówi, kucnijcie. Dobra, i biegnijcie, kto pierwszy, ten lepszy. Oj, nieładnie. Nie powiedziałem, że Zipek mówi.
Ej, hello! Co jest grane? Co jest grane? Dobra, masz szczęście, bo wyglądasz jak ja. Ej, wracaj tam już. Przepraszam, nie powiedziałem Zipek, mówię wracaj tam. Dałem ci drugą szansę, nie wykorzystałeś. Przepraszam. No więc słuchajcie, robię powtórkę. Zipek mówi, zajmujcie miejsca w pojazdach. Go. Kto ostatni, ten ginie. Uwaga. I... O! Widziałem to. Chociaż powiem szczerze, że tutaj było bardzo blisko. Egzekwo bym wręcz powiedział. Więc słuchajcie, nie wiem co zrobić, dlatego że tutaj pani piłkarka była bardzo blisko, ale zarówno też tutaj ta piłkarka była bardzo blisko, więc ciężko mi powiedzieć, kto był pierwszy. Więc słuchajcie, Zipek mówi, wyjdźcie wszyscy i zwracajcie z powrotem na moje C4, a raczej tutaj, po prostu na tą platformę. Na koniec tej platformy, dobra, wszyscy, Zipek mówi wszyscy. No, więc skoro nie mogłem tutaj wywnioskować, kto był pierwszy, a kto nie, ale widziałem za to, że dwie piłkarki będą po prostu były w miarę blisko ze sobą. Nie wiem, po prostu tam były po prostu sekundy. Więc teraz będziecie się ścigać, kto pierwszy, ten lepszy. Tylko wy, tylko wasza dwójka. Więc uwaga, na mój znak, biegniecie i zajmujecie miejsca w tej desce. Uwaga, Zipek mówi... Podskoczcie. Znowu to samo. Dobra, Zipek mówi start! Go! Kto pierwszy, ten lepszy! To będzie pierwszy! Oj, jak na razie wysuwa się na prowadzenie, czy czarna piłkarka, czy będzie czarna pierwsza? Niestety czarna była pierwsza. Krystek, przepraszam, ale byłeś drugi. Zipek mówi, zejdź z deski. Zipek mówi, zapraszam wszystkich pozostałych za mną. Ile osób zostało? Zostało 6 osób. Dobrze, podoba mi się tak. Zipek mówi, zapraszam wszystkich za mną. Zipek mówi, wybierzcie sobie wszyscy po jednej skrzynce. Każdy z was ma wybrać sobie skrzynkę. Zipek mówi, idźcie do skrzynki. Okej, okay. I słuchajcie, jakie są zasady skrzynek? Generalnie rzecz biorąc, skrzynek jest tutaj 10. 10 skrzynek. Natomiast w jednej skrzynce, w każdej ze skrzynek jest balon, natomiast w jednej skrzynce jest jetpack. Jeżeli okaże się, że w skrzynce, w której wy wybraliście, jest jetpack, no to niestety, ale ja wam powiem, co musicie zrobić. Na razie musicie wybrać, na razie wybierzcie. Dobra, czy każdy z was wybrał skrzynkę? Zipek mówi, wybierzcie skrzynkę, oj, przepraszam, Zipek mówi, wybierzcie skrzynkę. Czy ktoś z was chce zmienić skrzynkę? Jeżeli chcecie, to Zipek mówi, że możecie zmienić skrzynkę. Macie możliwość zmiany skrzynki. Czy chcecie zmienić skrzynkę? Okej, okay, wybraliście te skrzynki. Teraz od tego momentu nie możecie zmieniać swojej skrzynki. A ja wybiorę specjalnie dla was. Otworzę specjalnie dla was te skrzynki. Więc uwaga, zobaczmy, czy ktoś z was trafił w jetpacka, czy nikt nie trafił w jetpacka. Uwaga. O, gratuluję, masz balona, proszę wziąć balona. Zipek mówi, weź balona. Dobra, lecimy dalej. I okej, okay. Zipek mówi, weź balona, dobra. Uwaga. O kurde, Zipek mówi, bierz balona. O, jak na razie wam dobrze idzie. Te pewnie osoby już te portki walą. Weź balona. Zipek mówi, weź balona. Dobra, lecimy dalej. Zipek mówi, weź balona. I uwaga. O, okazało się, że skasowałem skrzynkę z jetpackiem. Okazało się, że tam ktoś inny by wziął. Ale macie szczęście. Natomiast to nie oznacza, że przeżyje każdy z was. Dlatego, że w związku z tym, że macie balony, to teraz zrobicie to, co wszyscy lubimy najbardziej na świecie. Czyli każdy z was będzie musiał odpalić sobie balona. I jeżeli okaże się, że macie czerwonego balona, to niestety was zabije. Więc odpalcie balona. Oj, cała wasza trójka, proszę przeprosić swoje balony, już, w tej chwili. Zipek mówi, przeproście swoje balony, nieładnie. Zipek mówi, wasza trójka, Zipek mówi, odpalcie balona, jeżeli macie czerwonego, umieracie. O, brawo, ale ktoś z was musi zginąć, wy nie musicie, więc Zipek mówi, rozwalcie sobie balony. Zipek mówi, wybierzcie znowu balona. To jest was musi zginąć. Zipek mówi, rozwalcie balony. Zipek mówi, odpalcie balona. Ale tu stres jest, co? Zipek mówi, ponownie zróbcie to samo, co przed chwilą. O, ale stres, co? Uwaga! Nie, dalej, ale to jest pojedynek! Co się dzieje w ogóle? Zipek mówi, rozwalcie balona. Zipek mówi, dawajcie kolejne balony. Go! O! Przepraszam!
Przepraszam, ale wy macie szczęście. Słuchaj, ty masz największe szczęście, wiesz? Że oni popełnili błąd, bo ty wziąłeś balona czerwonego jako pierwszy. Macie naprawdę szczęście. Dobra, zostało 5 osób, więc Zipek mówi, rozwalcie swoje balony. I zapraszam za mną. Zipek mówi, zapraszam za mną. Uwaga, proszę państwa, witam was w kolejnym etapie już naszego teleturnieju. Zipek mówi, czy tam jak tam konkurs, nie wiem, nieważne. W każdym razie zostało już tylko 5 osób. I te 5 osób będzie brało udział w tym jakże niesamowitym parkurze. Po prostu, zasady są bardzo proste, ostatnia osoba umiera, lecz, słuchajcie, jeżeli spadniecie z parkura, to możecie z powrotem wrócić na początek i spróbować przejść go ponownie. Zipek mówi, ścigajcie się, kto ostatni ten umiera, go, kto ostatni ten umiera, kurde mele, co tu się dzieje, już jedna osoba, słuchajcie. Oj, balonów nie używamy, dobra, to daruję ten jeden raz. Zipek mówi, nie używamy balonów. Nie, zapomniałem o tym. Dobra, o, już pierwsza osoba, piłkarka przeszła, słuchajcie. Ta piłkarka to jest faworyt dzisiejszego odcinka w ogóle. Dobra, okej, okay, astronauta także, brawo, już dwie osoby przeszły, słuchajcie. Co tam się dzieje? Pirat jest jak na razie jak najdalej, ale nie, oj, ktoś tu spadł i słuchajcie, pirat nie będzie chyba ostatni jednak. Słuchajcie, oj, ale blisko i czy uda ci się ostatni ten skok? Brawo, okej, okay. Pirat, byłeś tak blisko, a teraz jesteś tak daleko. Czy będziesz ostatni? Słuchaj, to jest twoja mapka. O nie, może nie będziesz ostatni, słuchaj, bo znowu spadła ta osoba. Pirat, mówię ci, masz czas, podejdź do tego na spokojnie teraz. Teraz masz dużo czasu, uwaga. Dawaj, to jest najtrudniejszy skok. Oj, dawaj. Brawo, i ostatni skok, czy się uda? Ja, udało się, przepraszam. Ale widzicie, ja wiem, że ty nie chciałeś oszukiwać, ale nawet oszust musiał umrzeć. Słuchajcie, brawo, gratulacje, wygraliście, jest wasza cała czwóreczka i zapraszam was do kolejnego etapu, który będzie się wiązał z... A zaraz zobaczycie zresztą, chodźcie za mną. Zipek mówi, chodźcie za mną. A few moments later. Witam was w kolejnym etapie. Kolejny etap, który nazywa się baseny. O co chodzi w basenach? Słuchajcie, sprawdzimy, jakie wy macie tutaj szczęście. Który z was ma największe szczęście, a który ma największego pecha? Ponieważ pamiętajcie, że szczęście też jest bardzo ważne w grze Fortnite. Więc tutaj w tym momencie sprawdzamy, kto z was ma największe szczęście. Ale tutaj podejdziemy do tego troszeczkę inaczej. Każdy z was ma wybrać jeden basen, ale nie wskakujcie do niego od razu, tylko stańcie obok tego basenu. Więc Zipek mówi, podskoczcie. Okej, okay. Pirat, byłeś jako ostatni. Uwaga, Zipek mówi, kucnijcie. Dobra, Zipek mówi, teraz te dwie osoby walczą ze sobą. Uwaga, Zipek mówi... Wstańcie. Okej, okay. Mamy już wszystkie po kolei, więc dokładnie tak jak jesteście ustawieni. Piłkarka, wybierz sobie pierwszy basen. Zipek mówi, wybierz basen. Ale nie wskakuj do niego. Wybierz basen i stań obok. Obok, nie na nim powiedziałem. Obok basenu. Dobra, Zipek mówi, astronauta, wybierz sobie basen, który nie jest zajęty. Dobra. Tutaj ta pani, proszę, Zipek mówi, wybierz basen, który nie jest zajęty. Okej, okay, i pirat, tobie został ostatni basen. Zipek mówi, wybierz basen, który nie jest zajęty. Słuchajcie, zobaczymy, który z was ma szczęście, a który ma pecha. Kto z was ma szczęście, kto ma pecha. Uwaga, Zipek mówi, niech każdy wskoczy do swojego basenu. O, okazuje się, że każdy z was ma szczęście. Ale ty miałeś nie mieć tego szczęścia. Nie wiem, co się stało. No to czasami nie działa. Trzeba po prostu wziąć wszystkie sprawy w swoje ręce. No i słuchajcie, wychodzi na to, że zostały już nam tylko 3 osoby. Musi ktoś z was po prostu zginąć. Tylko nie wiem w jaki sposób, więc Zipek mówi, osoba bez pary umiera. Wybierajcie parę. Zipek mówi, wybierajcie parę. Wydobierzcie sobie parę. Przepraszam, boska miłość. No to nie jest niczyja wina, okej? Okay? To jest niczyja wina. No jest tak, zostały już tylko 2 ostatnie osoby i słuchajcie, normalnie piłkarka przeżyła. Nasz faworyt, ciekawy kim ty jesteś, jestem ciekaw bardzo. Bardzo jestem ciekaw kim jesteś. Obaj macie po łuku, zgadza się? Wyjście łuki w dół, tak? Generalnie rzecz biorąc, czeka was pojedynek na śmierć i życie. I słuchajcie, na czym polega i co będziecie tutaj robić? Niech każdy z was wybierze sobie domek. Zipek mówi, idź do tamtego domku.
Nie, a ty, Zipek mówi, idź do tego domku. Słuchajcie, macie wejść do środka. Ja ustawiam się, słuchajcie, już na górę, żeby obserwować dobrze. I na mój znak będziecie walczyć na śmierć i życie. Nie możecie wychodzić poza arenę, okej? Nie możecie wychodzić poza arenę i możecie korzystać tylko i wyłącznie z łuków. Nie używacie ani balonów, ani C4, ani żadnych innych rzeczy, które wam zostały na przykład w ekwipunku wcześniej. Więc uwaga, Zipek mówi, niech rozpocznie się pojedynek, walczcie ze sobą! Ostatnia osoba, która przeżyje. Ostatnia osoba, która zostanie po prostu przy życiu, to wygra. Start pojedynku, strzelajcie się, walczcie ze sobą! Go, 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 go! Co? 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 Serio? Już? Co jest? Co się właśnie stało? Co się... Co? Piłkarka wygrała? Ale czemu ty wygrałeś? Czemu ty musiałeś wygrać, no? Co to ma być, że cały odcinek ciśniesz, no? Cały odcinek... No nie... Kim jesteś? Kim jesteś? Przyznaj się, kim jesteś. I zastrzel mnie. I kończymy ten odcinek. Gratuluję. Gratuluję, słuchaj. WP mi Snake. Gratuluję. Wygrałeś. Zipek mówi. Wow, wow, ej, nie wiem, rozwaliłeś to, Zipek, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawienie łapy w górę oraz o tym, żeby wpisać kod Zipek w sklepie. Na razie, cześć, hej.